Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce jest konstytucyjnym obowiązkiem jej właściciela, czyli operatora. Zasady skutecznej, naszym zdaniem, ochrony infrastruktury krytycznej są opisane w dokumencie, który nazywa się Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej i który uwzględnia 6 podstawowych rodzajów bezpieczeństwa, czy 6 podstawowych obszarów bezpieczeństwa. Mówimy tam o bezpieczeństwie osobowym, technicznym, prawnym. Jednym z tych 6 rodzajów jest bezpieczeństwo teleinformatyczne. Staramy się dostarczać operatorom najlepsze praktyki w tym zakresie, organizować dla nich szkolenia i mamy przede wszystkim pewien wpływ na to, jak infrastruktura krytyczna jest chroniona teleinformatycznie poprzez zatwierdzanie przez dyrektora RCB planów ochrony infrastruktury krytycznej. Jednym z elementów takiego planu jest analiza zagrożeń i analiza ryzyka, na podstawie której operator powinien dobrać adekwatne do zagrożeń środki ochrony. Nie narzucamy z góry takiego katalogu zagrożeń, raczej staramy się dostarczyć operatorom metodykę analizy ryzyka, czy też narzędzia, których może użyć, żeby te zagrożenia pomierzyć, tak żeby dobrać do nich adekwatne środki. One oczywiście zależą od sektora i od tego, czy mamy do czynienia z systemem bankowym, czy z kopalnią, czy z elektrociepłownią, więc zależnie od tego, czy jest to automatyka przemysłowa, która korzysta z najniższych warstw systemów teleinformatycznych, czy jest to na przykład firma telekomunikacyjna, która korzysta z warstw najwyższych, inaczej rozkładają się akcenty w obszarze poufności, dostępności i integralności danych, które musimy chronić. Także trudno jest powiedzieć generalnie o jednym katalogu zagrożeń, natomiast rolą RCB jest raczej stworzenie warunków do tego, żeby ta infrastruktura była lepiej chroniona i żebyśmy mogli dostarczyć operatorom odpowiednie do tego narzędzia. I przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy skuteczny system monitorowania sytuacji radiacyjnej w Polsce i możemy zapewnić społeczeństwo, że nie skutkuje to zwiększonym zagrożeniem radiacyjnym w Polsce. Natomiast interesujemy się również sytuacją na Ukrainie i staramy się pomóc naszym partnerom. Polskie delegacje i polskie zespoły ekspertów brały udział w wizytach studyjnych na Ukrainie, doradzając, w jaki sposób zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa w elektrowniach.